Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jestem w Giżycku, przy moście obrotowym na kanale Łuczańskim. Terminarz mostu obrotowego jest ustalany na dany rok, czyli kiedy jest otwierany dla ruchu wodnego, a kiedy dla ruchu kołowego. Był tutaj wykonywany remont mostu obrotowego nad kanałem Łuczańskim i ten most bez problemu cały czas działa. Warto wspomnieć, że nie mamy tutaj żadnej elektryki, a mechanizm otwierania tego mostu i zamykania jest obsługiwany przez jednego operatora, czyli jednego pracownika. Zatem nawet gdyby nie było prądu w okolicy, to most cały czas będzie działał, czyli będzie otwierany i zamykany. Tak on się prezentuje. Kładka drewniana. W tym budyneczku jest pan, który obsługuje most. Tutaj mamy kanał Łuczański. W tą stronę dopłyniemy do jeziora Kisajno. A w tą stronę do jeziora Niegocin. Łodzie teraz cumują, oczekują, aż most zostanie otwarty. Przed mostem z dwóch stron mamy informację, za jaki czas most będzie zamykany. Więc tutaj mamy informację, że most jest otwarty jeszcze przez 46 minut. Gdy nie chcemy skorzystać z tego mostu albo nie mamy czasu, możemy skorzystać z objazdu i dalej przejechać stałym mostem. Niebawem pokażę Wam, jak ten most jest zamykany, czyli jak wygląda obsługa przez pracownika. Przez ten most możemy jechać z prędkością 30 km na godzinę. Most znajduje się w Giżycku. Tutaj możemy spojrzeć sobie jezioro Kisajno. Tutaj jest kanał. Tutaj jest stały most, którym możemy przejechać. A tutaj jest nasz most obrotowy w Giżycku. A tutaj mamy jezioro Niegocin. Tak wygląda most od tej strony. Zejdziemy sobie tutaj troszeczkę na dół. Postaram się Wam pokazać z różnych stron mechanizm. Spójrzcie. Ten element metalowy jest takim stopem, ponieważ cały ten most, cała ta konstrukcja otwiera się w tamtą stronę. A gdy się zamyka, to dobija do tego miejsca. Cała ta konstrukcja tutaj, jak widzicie, jest ruchoma i obsługiwana przez jednego pracownika. Tam w dolnej części można zobaczyć koła oraz taką okrągłą szynę. Przejdziemy tam, spróbujemy to zaraz zobaczyć. Poczekam tutaj do momentu, kiedy most będzie zamykany dla ruchu kołowego. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda mechanizm z tej strony. Jest to nie lada gratka w Giżycku dla pasjonatów techniki. Podejdźmy sobie tutaj, może tutaj coś zobaczymy ciekawego. Tutaj jest szlaban. Szlabany też są obsługiwane przez tego samego pracownika. Zobaczcie, z tej strony
Jeżeli mamy bardzo niziutką motoróweczkę, to nawet przy zamkniętym moście dla ruchu wodnego da się tutaj przepłynąć. Widziałem już kilka motorówek tak płynących. Za 43 minuty most się zamknie dla ruchu kołowego. Przejdźmy na drugą stronę mostu. Tutaj mamy kanał Łuczański w kierunku jeziora Niegocin. A tutaj w kierunku jeziora Hisajno. Zejdziemy teraz z tej strony, zobaczymy jak wygląda mechanizm. Zobaczmy. Tutaj widać konstrukcję, a tu troszeczkę dalej możemy zobaczyć taki tor, po którym most jeździ na tym kole. Świetne rozwiązanie. Idziemy dalej. Przejdziemy na drugą stronę. I tutaj mamy, zobaczcie, kolejne koło i koniec toru. Czyli widać, że most obraca się tylko w tą stronę i wraca. Dlatego już tutaj mamy koniec toru. A tutaj mamy zębatkę. Ta zębatka jest bardzo istotna, ponieważ operator, który powoduje ruch tego mostu, kręci odpowiednim elementem. Co będziecie mogli zobaczyć? Za około 40 minut. Zobaczmy teraz od tej strony, jak to wygląda. Jak widać, jest tutaj zakaz przejazdu ciężarówek, autobusów i do 2,5 metra wysokości pojazdy mogą tutaj przejeżdżać. Specjalne znaki powodują, że jeżeli pojazd będzie wyższy, no to będziemy mieli otarty samochód. Zobaczcie, most otwarty jeszcze jest przez 40 minut. Poczekamy teraz chwilę i pokażę wam, jak ten most będzie się otwierał dla ruchu wodnego. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jest taki otwór. Ten otwór jest bardzo istotny, ponieważ tutaj będzie specjalny mechanizm wykorzystywany do otwierania tego mostu i ta zębatka, którą tutaj widzieliście, pod mostem będzie wykorzystywana do otwierania tego mostu. Dodatkowo, z tego co zauważyłem, tutaj na tej latarni kluczem operator uruchamia czerwone światło. Teraz jest most otwarty dla ruchu kołowego i zamknięty dla ruchu wodnego.
Zaraz most będzie otwierany za uprzejmością pana z obsługi. Wejdę, pokażę wam mechanizm, który służy do podniesienia i opuszczenia jednej i drugiej strony mostu, aby wyciągnąć specjalne zabezpieczenia, na których most stoi i jest stabilny. Za chwilę parę most będzie otwierany dla ruchu wodnego. Całą operację zobaczycie. Opowiem wam teraz cały ciąg wszystkich kroków, jakie będą realizowane. Zapytałem pana z obsługi, jak to wygląda. Więc tak, w tym momencie most jest na specjalnych podpórkach, tak żeby był stabilny podczas przejazdu samochodów. Pierwszą czynnością, jaką będzie do zrealizowana przez pracownika, to będzie opuszczenie jednego i drugiego szlabanu, włączenie sygnalizacji. Następnie pan za pomocą tego pokrętła będzie unosił jedną stronę mostu, tak żeby specjalne zabezpieczenia podpórki można było odblokować. Następnie w drugą stronę będzie kręcił tym specjalnym mechanizmem, żeby podnieść drugą stronę, czyli żeby ten most się tak przechylił w tą stronę, żeby z drugiej strony podpórki mogły być odblokowane. Następnie za pomocą specjalnego klucza i tej dziury w jezdni będzie pan obracał tym kluczem cały ten most w tą stronę. A jest to możliwe, że ten 100-tonowy most się obraca przez pracę tak naprawdę jednego operatora, dlatego że mamy tutaj specjalny system przełożeń. Zaraz zobaczymy całą operację. Ok, w tym momencie operator włączył sygnalizację, czerwone światło, czyli już przejeżdżać przez most nie można. W kolejnym kroku włączy sygnalizację z drugiej strony. Cała operacja powinna zająć 5 minut. Szlaban jest opuszczany. Z drugiej strony także szlaban teraz będzie opuszczony. Teraz blokady pod mostem będą odblokowywane. Teraz operator pod mostem specjalne blokady wyciąga. Teraz w drugą stronę mechanizm jest kręcony i my tego nie widzimy, ale most się przechyla delikatnie, dzięki czemu z drugiej strony blokady też mogą być odblokowane. I od tego momentu most będzie możliwy do obrócenia. Stąd nazwa most obrotowy. Zobaczcie, tutaj już ta krawędź zanikła, tak więc most tu już jest niżej, więc z tamtej strony jest wyżej, czyli tak jakby podniesiony.
bez tych blokad most nie byłby stabilny i poruszałby się na prawo i na lewo. Dlatego też te blokady po prostu być muszą. Teraz za pomocą dziury w jezdni operator obróci cały most. Zobaczcie. Siła jednego człowieka umożliwia obrót mostu. Obrót 100-totowego mostu jest możliwy poprzez zespół przekładni, które znajdują się pod mostem. I od tego momentu łodzie oczekujące na przepłynięcie mogą to zrobić. Światło już jest włączone i łodzie przepływają. Tu możecie jeszcze zobaczyć z innej perspektywy otwarty most, sygnalizacja świetlna i łodzie w kolejce się ustawiły, aby móc przepłynąć. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film dla Was był ciekawy. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz, czy tutaj byliście. A jeżeli jeszcze nie byliście, to naprawdę polecam zobaczyć, jak taki most się otwiera i zamyka, po prostu przyjeżdżając do Giżycka. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!